Hanie albo szkanie, albo siundę, czyli po polsku nosidła do wody. To było narzędzie do przenoszenia dwóch wiader z wodą albo dwóch koszy bulew, czyli ziemniaków. Ułatwiało to bardzo noszenie, też ułatwiało szczególnie kobietom, bo bardzo często wodę musiały przynieść sobie ze studni, ze strumienia kobiety, no bo to one zajmowały się gospodarstwem domowym, mężczyźni na polu, a kobiety w domu. Tak samo w czasie wykopek też bardzo często kobiety nosiły kosze z ziemniakami, które później odbierali mężczyźni i wysypywali na wóz, albo robiło się tak zwaną mitę, czyli taki kopiec z ziemniakami, które dopiero później były przebierane.